Na początku chciałbym Wam opowiedzieć w ogóle, jaka jest nasza misja i idea, i skąd to wszystko się wzięło. Fokus to jest projekt wspólny mój z Arturem. My, jako osoby dosyć takie, można powiedzieć, w życiu różnorodne, dużo nas interesuje, mamy dość szerokie spektrum zainteresowań, dużo staraliśmy się robić i przy żadnej rzeczy, że tak powiem, na, na długo nie zostaliśmy. To mnie połączyło akurat z Arturem, napisałem do niego maila tak trzy lata temu to chyba było tak, trzy lata temu, stwierdziłem, że coś ma, ma coś tam źle z WordPressem, coś mu źle działało i stwierdziłem, że widzę, jak on pisze, że czuję, że jest podobny, że generalnie jest taki wszechstronny i że nie jest taki reszta branży, taki zorientowany tylko na jeden temat. No ja taki dość podobny czułem, że jestem, tylko że trochę inne pokolenie. I, <grym> i generalnie rzecz biorąc, coraz więcej się, wszystko, się wszystkiego działo w branży, coraz więcej powstawało różnych produktów, coraz więcej potrzeb. Ludzie generalnie rzecz biorąc, już nie tylko marketing internetowy powstało w ogóle... Social media jako realny kanał, który można sprzedawać. Wszystko się zmieniło, ale jedna rzecz się nie zmieniła. Cały czas musimy nasze biznesy, czy strony internetowe, czy blogi, czy fundacje, generalnie rzecz biorąc, musimy docierać do odpowiednich ludzi, musimy zwiększać propagację i musimy generalnie rzecz biorąc po prostu rozwijać swoje biznesy. Mamy taki problem w dzisiejszych czasach, ponieważ tytuł prezentacji to skup się na tym, co istotne. Mamy strasznie dużo narzędzi. Ja ogólnie rzecz biorąc mam w zakładkach już może. Z ponad 150 różnych narzędzi, tylko i wyłącznie, które się zajmują analityką internetową, social media i tym podobne. To są wszystko startupy, każdy jest ciutkę inny od siebie, i zajęło mi to pół roku, żeby je przeanalizować i że w ogóle do tego tematu podejść. Mamy jeszcze narzędzia do automatyzacji marketingu, narzędzia do e-mail marketingu tego jest pełno. Żeby tą wiedzę zdobyć, trzeba być albo od początku branży, trzeba rozumieć, analizować ją i śledzić. No Generalnie rzecz biorąc, większość z nas, nawet jak to wie, no to. No, Generalnie rzecz biorąc, powinniśmy ułatwiać życie innym ludziom, żeby rozumieli to. Naszym celem jest to, w obliczu tego klateru informacyjnego, wyraz klater jest taki, przepraszam, z angielskiego, no, natłok, duży natłok informacji, mamy ich za dużo i one do nas trafiają z różnych miejsc, z telewizji, z internetu, zewsząd. To jest w ogóle nasz zespół, fokusa, jest nas siedem osób i mamy wszyscy jedną misję. My chcemy ten klater informacyjny, e, mówimy mu nie. Bo za dużo mamy informacji, mamy dużo y, wykresów, dużo danych. Y, a Roman Łoziński, nie wiem czy kojarzycie, SK2, bardzo fajną prezentację robił na internet beta i na targach handlu, y, powiedział bardzo ciekawą rzecz, że im więcej mamy danych, tym mamy więcej błędnych korelacji. Jak mamy za dużo danych, i mamy za dużo do analizowania, to generalnie nic nam do tego nie mamy żadnych wniosków, nie umiemy myśleć. Więc nieważne, jakbyśmy byli mądrzy, tracimy czas. I naszą misją, ogólnie rzecz biorąc, jest oszczędzić ten czas. Erik Schmidt. Powiedział, tam wiele ludzi dyskutowało w ogóle z tym zdaniem, że mamy o wiele więcej, że generalnie do 2003 roku było w sumie tyle danych w bibliotekach i wszędzie, co też było ładnie pokazane na tej e, encyklopedii Britannica, to od 2003 powstaje więcej danych praktycznie w, w dwa dni, no tam ponoć to było pięć dni, nie dwa, ale to już mniejsza z tym, niż do, do 2003 w ogóle mieliśmy. To jest strasznie dużo. Web 2.0, generujemy content, teraz nawet mamy jeszcze jeden level, ludzie po tym, że generują content, tak naprawdę sami tworzą rzeczy generujące content, sami tworzą sobie sajty społeczności i mamy jeszcze wyższy poziom. Tych Danych jest za dużo, jak to analizować, jak to wszystko zrozumieć? Yy. Taka jest prawda, że no nie naprawimy czegoś, czego nie zmierzymy. Musimy mierzyć, ale no nie wszystko. Powiedzmy sobie szczerze, żeby wiedzieć, co w ogóle musimy mierzyć, co w ogóle jest istotne, to trzeba się skupić, dlatego nazwa Focus. Ja osobiście mam problemy z koncentracją. Zawsze wszystko mnie interesowało. U mnie takie OCD, czyli Obsessive Compulsive Disorder, to się nazywa. Zaburzenia obsesywno-kompulsywne. Między innymi w tym jest coś takiego jak Nerwica na trend, że musi być wszystko idealnie. Wszystko muszę przeanalizować, wszystko muszę zrobić. To jest chore. Naprawdę, masakra. Ale ogólnie rzecz biorąc, to było dobre, jak się grało w Quake'a. Pozdrawiam Michała Sadowskiego, bo graliśmy w Quake'a w tych samych czasach na Promodzie. Bardzo fajny mod. I przyznam, że. To trochę mnie nauczyło, bo wszyscy ludzie z branży, których teraz poznaję fajnych, to oni właśnie grali w Quake'a. I ci ludzie potrzebują, ogólnie rzecz biorąc tego flow, żeby coś się działo, no ale no, my jakoś dajemy rady, nie, bo mamy taką wkrętę na to, ale ludzie nie chcą, ludzie chcą odpoczywać, ludzie chcą na przykład sobie siedzieć na plaży i wyciągnąć smartfona i się dowiedzieć, jaki biznes performuje, nie? Albo co mają zrobić. Więc generalnie rzecz biorąc, mam do was pytanie teraz: ile w ogóle z was y, ma stronę internetową bądź opiekuje się jakąś? Nie musi to być biznes, ale taka, że chcecie, żeby miała ruch, żeby był dobry. No tak pewnie większość. A ile z tych osób jeszcze używa do tego social media, żeby jakoś katalizować ten ruch do tej strony? No, dość duża część. No i powiedzmy sobie szczerze, jest dużo kanałów: mamy Facebooka, mamy Twittera, mamy Instagrama, mamy blogi, mamy ogólnie rzecz biorąc bardzo wiele miejsc, gdzie możemy się pojawiać. Mamy naszą stronę internetową i no. Pierwsza podstawowa rzecz, którą robimy, no to używamy Google Analytics, prawda? No ale, no jak to wygląda? Czy to jest jakieś takie wiadomo, co jest ważne? Tam, tam jest wszystko, tam są wszystkie dane po kolei, każda jaka jest, tabelka, Excel, trochę wykresów. No. Ja to lubię, no ale nie wszyscy to lubią. No i przyznam, że większość naprawdę ludzi by wolało coś ładniejszego, wygodniejszego, coś, co się dostosowuje do potrzeb. Potrzeby są różne. Ja nie uzurpuję sobie ani z naszego zespołu prawa do tego, żeby wiedzieć i w ogóle za was decydować, co jest dla was ważne, dlatego... Naszym zadaniem jest to, żeby nasze narzędzie pomogło Wam, i żeby Wasz dashboard i wszystko to, co zobaczycie, wyglądało najlepiej dla Was. Czym jest w ogóle Focus? Focus jest narzędziem, które tworzymy. Już trochę długo w naszych głowach siedzi i pivotowało nawet już od roku w naszych głowach. Tworzymy go o wiele krócej, tak naprawdę teraz, ale ważne jest to, że to nie jest narzędzie, które ma być albo dla jakichś growth hackerów i osób, które wszystko umieją, tylko, albo z drugiej strony dla osób, które, y, które się w ogóle nie znają. Chodzi o to, że to jest dla wszystkich. To ma być narzędzie dla człowieka. Dla człowieka, którego interesują dane, które ma widzieć ładnie i ma, mają być też interpretowane te dane. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że boli was noga, no, ale nie wiecie do końca, czy od razu trzeba iść do ortopedy. Może was boli z innego powodu, może coś spuchło inaczej. No to się jedzie do lekarza pierwszego kontaktu, prawda? On wam powie dalej, co zrobić. Czy pójść do ortopedy, czy generalnie rzecz biorąc, no... Coś innego się stało, na przykład, że może się wywrócił wczoraj ten ktoś, bo za dużo pił alkoholu albo coś w ten stylu. No różnie bywa. Generalnie rzecz biorąc, Fokus jest takim właśnie lekarzem pierwszego kontaktu. My pokazujemy, jak jest, chcemy, żeby ludzie najpierw używali naszego narzędzia, a my powiemy, co się dzieje, postawimy diagnozę. Czyli jak Google Analytics to taki termometr, to my jesteśmy jednak doktorem, bo my coś powiemy, o co w tym chodzi i jeszcze skierujemy dalej, bo my nie chcemy, żeby ludzie zostawali tego z nami. My lubimy social. Ja generalnie wczoraj robiłem event Social Poznań. Zaprosiłem chłopaków, wspieram to. Bardzo fajna platforma crowdfundingowa. I oni powiedzieli jedną bardzo mądrą rzecz. Jeżeli produkt jest rozwijany, ten, który, na który się zbiera fundusze, w taki sposób, że to, to nie chodzi tylko o pieniądze. To jest do 50% to pieniądze, to jest rozwój w crowdfundingu. Reszta to ludzie, którzy dają feedback, którzy mają wpływ, bo są mikroinwestorami i oni dają coś od siebie, więc wtedy ta rzecz, na którą się zbiera fundusze w crowdfundingu, jest lepsza. My analogicznie to samo chcemy zrobić z fokusem, ale do tego zaraz dojdziemy. Tylko pamiętajcie o tym nawiązaniu y, do crowdfundingu. Aha, jeszcze to jest taki jeden błąd. Niestety nasz Twitter to nie jest getfocus, tylko getfocus.com, bo był zajęty. Więc sorry, taki fail. No. <laughs> y, dobrze, zaraz przejdę do tego, czemu crowdfunding. Ale najpierw, co w ogóle robi Focus? Focus rozwiązuje podstawowy problem, bo ogólnie rzecz biorąc, y, najpierw wizualizujemy i wyjaśniamy dane, czyli Pokazujemy, co się dzieje. Zaraz powiem w ogóle, jakie to są dane i postaram się wam pokazać. Yy, powiadamy też o problemach i zdarzeniach. Czyli nie musimy wiedzieć, że boli nas noga, żeby pójść do lekarza. On się sam dowie, bo mamy wszczepione jakieś nano coś w tą nogę i to poinformuje go, że musi do nas zadzwonić, bo jest z nami źle. Czyli jak leżymy się na plaży z, z rodziną, bo naszym celem, fokusem jest to, żeby ludziom oszczędzić czasu, żebyśmy mieli więcej wolnego czasu. Nie chcemy tracić czasu na bullshit, przepraszam za wyrażenie. Yy, I wyobraźcie sobie, że siedzicie na plaży ze swoją rodziną, czy z ukochaną, czy z kimkolwiek, czy z ukochanym i no generalnie rzecz biorąc co chwilę patrzycie na ten telefon i się denerwuje reszta rodziny i ludzi, bo tak sprawdzacie jak to tam działa, czy to dobrze, czy nie, czy do, dobry ruch, czy ogólnie o napisali może na mnie, o mnie na te crunchu. patrzysz na ten ruch, te słupki, lepiej, i lepiej, ale, ale to jest bez sensu, to angażuje za bardzo człowieka, chodzi o to, że tak samo jak mówił Janek Zając, tak samo jak wszyscy przedtem, którzy mówili, musimy automatyzować pewne rzeczy, żeby robić rzeczy bardziej ambitne, prawda, po co robić te bezsensowne. Dlatego właśnie my powiadamiamy o tym, że coś się stało, na przykład zwiększył wam się, diametralnie zwiększył się ilość na przykład odwiedzin z domeny techcrunch.com o na przykład 720%, bo były dwie, bo ktoś kiedyś coś w komentarzu do was zlinkował a teraz nagle napisali o was. No to chyba fajnie dostać notyfikację na telefon, że to się stało, przywitaj ludzi inaczej, zmień layout i przywitaj te rzesze ludzi z cruncha. na przykład. Czyli event, trigger, coś się dzieje, jest efekt. Z drugiej strony, może być notyfikacja o tym, że słuchaj, no generalnie rzecz biorąc, skyrocketuje ci zaangażowanie na fejsie, no to coś można z tym zrobić, może generalnie rzecz biorąc te trzy posty, które są takie dobre strasznie, to może przeedytuj je, bo są obrazkiem i dodaj link do swojej strony, bo nie zwiększają ci się odwiedziny strony, mimo że masz takie wielkie zaangażowanie. Więc zrób coś, konwertuj. Y I Poza tym, że podpowiadamy rozwiązania problemów do tych eventów, które się zdarzą, czy na podstawie trendów, które są i porównywania różnych światów, social media, monitoringu czy samej, do czego zaraz pójdę, samej strony internetowej, także sugerujemy specjalistycznego partnera, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś ma poradę w stylu, no, masz zepsute, nie wiem, masz zepsute przekierowanie 301 i ogarnij je, żeby było i z www działał adres i bez www. Niektórzy albo większość nie czają, co to jest, jak działa pozycjonowanie. To po co mają to rozumieć, skoro możemy im polecić partnera naszego, znajomego, fajnego, tak jakbym ja był kolegą, albo firmę, która jest po prostu dobra i specjalistą w swojej dziedzinie. Możemy im polecić, czy kto może im tą ten problem rozwiązać, ale jak mamy swojego informatyka, informatyk jak to brzmi, ale tak w firmach małych jest, to jemu to zlecimy. On będzie wiedział, hint mu się pokaże i napraw to. Yy, więc to, co ro robi Focus, to poza wi wizualizowaniem, poza powiadamianiem, to jest jeszcze mówienie, jak zrobić, i jeszcze przekierowanie dalej, jeżeli ktoś sam tego nie umie zrobić. Czyli nie pozostawiamy nikogo samemu. O co chodzi ogólnie? To są trzy strefy. To jest coś, co nie wymyśliliśmy my sobie. Ogólnie tak działa trochę internet. Pierwsza strefa to jest nasz punkt zborny, on-site, czyli nasza strona www dla sklepu internetowego, dla blogera, czy na przykład dla vlogera, załóżmy, że mamy, o, na przykład Krzysiu Gąciasz. Jego punktem zbornym jest jego kanał na YouTube, tak naprawdę, on tam zarabia, więc jego on-site to jest akurat y, analityksy z YouTuba. Jeżeli chodzi o on-site y, dla sklepu internetowego, no to, to, jest, to są analityksy z jego strony www. Podstawą ogólnie naszego produktu jest brak tarcia. Nie lubimy friction, z angielskiego, sorry... Niestety trochę tam mieszkałem, dlatego mi się czasami wkradają te wyrazy, ale nie lubimy tarcia. Nie chodzi o to, żeby ktoś czekał pół godziny, czytał, jak w ogóle wkleić jakiś kod, ogólnie dziwny, żeby coś działało, albo żeby zdobyć dane do FTP od swojego, nie wiem, od roku niewidzianego programisty. Chodzi o to, żeby tylko się przeklikać, wejść i zalogować się do swojego Google Analytics, zalogować się do swojego Face'a, zalogować się do swojego Twittera, Instagrama, podać swoje frazy na pozycjonowanie, które są ważne, podać swoje keywordy do monitoringu, czyli generalnie rzecz biorąc, wszystko to, co tak naprawdę poprzednie osoby, wszystkie trzy, to są nasi partnerzy, tak naprawdę. Bo to brzmi tak, jakbyśmy robili konkurencję, prawda? Są trenderowi, albo brandowi, albo seriusmanagowi, nie robimy im konkurencji. Chodzi o to, że jak się dowiedzieć o potrzebie? Michał Sadowski pokazał tak dobre przykłady, ale powiedzmy sobie szczerze: ludzie mogą nie wiedzieć, że w ogóle o nich mówią w sieci, a żeby się dowiedzieli, że o nich mówią w sieci, no to fajnie jest takiego Fokusa, który powie: skorzystaj z BREN 24 bo nie wiesz o tym, że w ogóle można monitorować rzeczy w internecie, albo dopiero zaczęli o tobie ludzie mówić w internecie, więc może zaczniesz używać narzędzia, które ci pokaże dokładnie te wzmianki i lepszą analitykę, prawda? Chodzi o to, żeby najpierw przejść z pewnego pułapu, a potem głębiej zrozumieć, że masz tą potrzebę. Czyli generalnie mamy trzy strefy: on site, monitoring i social media. On site, o której już powiedziałem, to jest ten punkt zborny, czyli wszystkie dane z Google Analytics, jakie możemy ściągnąć, dane z hostingu, z serwera, jak on działa. Do tego użyjemy pluginów do WordPressa, PrestaShop i Magento, bo chodzi o to, żeby nie było nigdzie tarcia, żadnych kodów, niczego co się wstawia. Yy, czy takie proste rzeczy jak badanie kodu i sprawdzenie jego poprawności. Jeżeli na przykład w meta tagach nie ma ogień image, czyli czegoś co odpowiada za miniaturki na Fejsie, no to słabo, nie? Ludzie szerują nasze rzeczy i na przykład tak widziałem taki artykuł na o, onecie, nie? Że jakieś jakaś goła pani była i było coś w stylu Macierewicz coś tam, nie? I generalnie rozumiecie, no jakby Face sobie wybiera od góry pierwsze te rzeczy i to to jest poważna sprawa i to trzeba kogoś powiadomić takim hintem w stylu no dodaj te miniaturki, no bo ci się źle rzeczy, nie? I to jest strefa on-site. Druga, <laughs> <laughs> druga strefa to monitoring. Ogólnie rzecz biorąc, czyli wszędzie, co... No, no Michał, no Michał, generalnie, no Michał, no. Wszystko, co się dzieje wszędzie w internecie, poza social media naszymi kanałami, bo to jest trzecia część, bo social media to są nasze kanały, te, na których mamy kontrolę. Nasz fanpage, nasz Twitter, nasz Instagram, nasz Google+, nasz Pinterest, nasz YouTube. To są nasze kanały, ale cała reszta to kanały, na które nie mamy kontroli, więc to jest cała reszta internetu, czyli monitoring to cała reszta, social media to te nasze kanały, social media i jeszcze on-site. Te trzy strefy korelują między sobą, możemy korelować między nimi dane, więc wyobraźcie sobie, że na przykład zbadamy konwersję, ile lajków potrzeba, aby sprzedać produkt na poście, bo mamy cel w Google Analytics ustawiony, goal na sprzedaż. I z drugiej strony mamy posty sprzedażowe na Facebooku, tak jak na przykład była kampania złotych wyprzedaży, czy bardzo wiele firm w taki sposób to robi, typowe skrócone linki. No to możemy badać tą konwersję i nawet sobie tak głupią statystykę pokazać, jak ile lajków sprzedaje jeden produkt. Albo możemy łączyć dowolną inną rzecz, ile wzmianek w pewnych strefach internetu wpływa na to, że mamy więcej odwiedzin? Możemy też dać komuś hinta. Popatrz, masz tak dużo zaangażowania na fejsie, coraz lepiej, jest, coraz świetniej, wszystko tak ruch leci, ale no. W zero więcej odwiedzin, nikt nie wchodzi więcej na twoją stronę, to to co, angażujesz ich rol contentem nie masz nic z tego na przykład. Te światy, możemy kolorować te światy między sobą i one zawsze będą nieodłącznie ze sobą związane. Cały internet, nasze kanały social media i nasz punkt zborny, do którego kierujemy. To jest kawałek z naszej strony, mamy nową akurat stronę od wczoraj, getfocus.com, tylko w niektórych urządzeniach coś z responsywnością jeszcze, więc proszę o wyrozumiałość, ale tylko na najnowszych. Więc musimy niestety no, trochę popracować. To jest, y, możecie wejść na getfocus.com, po prostu zostawić oczywiście, zapraszam, zostawić maila. Możecie. Niestety jeszcze nie mamy tak dobrze jak Michał Sadowski, żeby rozdawać produkt, bo jeszcze nie jest ukończony. Ale będziemy wiedzieć, że dzisiaj bądź jutro dodaliście tam maila i będziemy wiedzieli, że to jest aula polska, po prostu, więc jakby na pewno będzie jakiś bonus. <laughs> Tylko jeszcze nie wymyśliłem, jaki. Chodzi o to, że mm, to jest na przykład kawałek naszego dashboardu pokazany zarówno w widoku mobile, bo mamy, zanim zrobimy apkę mobilną, pewnie jakoś z początkiem roku będziemy mieli apkę mobilną, po to, żeby były najlepsze rzeczy, jaka może być, czyli push notifications, które ci brzęczą telefonem, że coś się stało na stronie. Póki co mamy w pełni responsywny, zarówno aplikacja jest widoczna dobrze i na tabletach, i na wszystkim, i tak dalej. Poza tym, właśnie to jest, to dostarczanie hintów, nie? Że mamy strefę on-site, mamy strefę social media i strefę monitoringu. Każda z nich ma swoje hinty, są też hinty ogólne. Podam przykład. Badamy odwiedziny ludzi z różnych urządzeń, czyli generalnie rzecz biorąc, nagle coraz więcej ludzi zaczyna wchodzić do nas z mobila, a wykrywamy, że strona nie jest ani responsywna, nie ma ustawionych viewports, nie ma nic, generalnie nie ma w ogóle mobilnej. No to Hint jest prosty: zrób mobilną, bo ludzie rzeczywiście już wchodzą do ciebie z tego mobile'a. Tego jest strasznie dużo, tych triggerów, które mogą się pojawić i tych hintów, które są ludziom potrzebne. Powiedzmy sobie szczerze: ktoś może mnie teraz spytać, ale po co to? Czy to jest oczywiste? No dobrze, ale to będziecie robić cały czas, myśleć o wszystkim. Nie analizuje się rzeczy już, które są oczywiste, to coś może to zautomatyzować, więc róbmy to. Nie przejmujmy się tym, skupmy się na tym, co istotne na wolnym czasie, na zabawie, na rodzinie, na innych rzeczach. Dla kogo w ogóle jest to narzędzie? Wiem, że to dziwnie brzmi, no, ale prawie dla wszystkich. Tylko powiem w jakim kontekście. Narzędzie na przykład może być dla blogera czy vlogera. Tak jak mówiłem, dla blogera punktem zbornym jest strona www. Dla vlogera może to być YouTube, bo tam jest punkt konwersji. Te osoby chcą wiedzieć jak wygląda ich ruch, jakie osoby i w jaki sposób działa ich wizerunek w internecie. Oni są bardzo social, dlatego chcą... na pewno mają wszystkie kanały i mogą je wszystkie podłączyć i mieć jak najwięcej danych. Ale czy tak naprawdę cały czas chcą wiedzieć dokładnie, ile mają tych nowych followersów na Twitterze, ile na Face'ie, ile coś, a może po prostu chcą wiedzieć, jak im dzisiaj poszło. Więc łączmy wszystkie te dane. Zróbmy jedną, zmienną, która się nazywa Nowi Ludzie i tyle. Albo interakcje. Co za różnica, czy to są lajki, czy serduszka na, w Instagramie, czy coś tam, no nieważne, jak bardzo ludzie Lubią nasz content na wszystkich socialach. Łączmy te rzeczy razem, żeby jakie połączymy, wtedy możemy się skupić na każdej oddzielnie. Więc taki bloger czy vloger może sobie podróżować za promki i tak dalej, <grytanie> być w Paryżu i i tak wiedzieć, co się z nim dzieje. On nie musi tego kontrolować samemu, bo proaktywnie, proaktywność już nie jest potrzebna, to się dzieje samo średniej wielkości firmy, tak jak na przykład no, jedna marka, która ma kilka kanałów, czyli to może być nie wiem, no, jakaś mała restauracyjka, albo z drugiej strony może być to po prostu, nawet po, o, jeszcze lepiej, że to mogą być trzy restauracje w trzech różnych miastach. Szef chciałby wiedzieć, co się dzieje. Ma zatrudnioną osobę od social media, ma zatrudnionego kolesia, który y, ma opiekować się stroną i aktualizować menu, no to chciałby się dowiedzieć o tym, jak to wszystko wygląda. No to tak samo, patrzy sobie, ma dodane trzy trzy strony i widzi, że tutaj najgorzej restauracja mu idzie ta w ta tej załóżmy, nie wiem, w Brzęczyszczykowie czy coś tam, nie? I reaguje wtedy i dzwoni, i słuchaj, ogólnie rzecz biorąc, tutaj widzę, że strasznie słabo na socialu jest w tej restauracji, I ogólnie jest słabo, no popraw to, jest źle i wtedy ta osoba może zareagować. Nie musi kontrolować cały czas, albo w ogóle ma narzędzie do kontroli ludzi, których zatrudnia, ogólnie. Ogólnikowe podejście jest bardzo ważne, bo nie musimy się wtedy skupiać sami, tylko Coś nam pokazuje to skupienie. Korporacja, też bardzo fajny przykład. Mamy, yy, jesteśmy osobą, która może być albo pojedynczą osobą używającą fokusa, albo osobą, która za, za, zarządza całym teamem różnych brandów, różnych marek i patrzy ogólnie, jak marki sobie radzą w internecie, w które bardziej inwestować, w które mniej. Całościowe podejście jest bardzo dobre, bo to jest podejście od ogółu do szczegółu. Czy platforma blogowa, portal, to jest w ogóle inne podejście, fokusa, czyli tak zwany white label bądź nie white label. Możemy integrować całe nasze narzędzie tak naprawdę do wewnętrznych systemów. Wyobraźcie sobie na przykład system blogowy, którego punktem zbornym tak naprawdę każdego z blogerów jest sposób subdomena dla tego serwisu. Więc celem tego całego serwisu, który udostępnia ludziom blogi, jest to, żeby wszyscy mieli dobry social, żeby dobrze wszystko generowało ruch, dobry i jakościowy do ich stron, bo i rosną wtedy ci blogerzy na tej platformie, czy to byłby blog, spot, czy cokolwiek innego, rośnie też cała platforma. Więc wtedy można na przykład dodać do tego grywalizację i używać tych triggerów i parametrów, które my mierzymy zamiast hintów. Hinty są motywem motywacji i już mamy całe nowe narzędzie. Chodzi o to, że cały ten rdzeń i ta ideologia podejścia całościowego i skupiania się na tym co istotne, no to chcemy wdrożyć, to robimy i mam nadzieję, że nam się udało, zaraz wam pokażę tak naprawdę co na razie mamy. O i agencja, to jest bardzo fajny case. W agencji mamy account managerów, 15 załóżmy. I każdy z nich ma sześciu klientów, załóżmy. No to też fajnie byłoby, jakby szef widział wszystkich tych swoich akountów, oni też mają konta do Fokusa, też każdy mierzy tych swoich klientów i widzi, że generalnie słabo idzie u klienta w tej strefie. No to wtedy informuje albo kogoś tam po swojej stronie, czy nie wiem, ludzi od frontendu, czy odpowiadają za stronę i mówią im, że naprawcie to, bo będzie źle, bo się klient dowie, że jest źle. Właśnie po to to narzędzie jest, żeby oszczędzać czas i żeby zarazem ktoś wyżej mógł kontrolować pracę innych, a ci, którzy są niżej zarazem, bo te poziomy nie muszą istnieć, ale mogą. Więc dlatego narzędzie może być zarówno dla jednej osoby, jak i dla zespołów, jak i dla wielu marek jednej. To tylko kwestia dostosowania i stworzenia projektów i połączenia sociali oraz keywordów i pozycji do, do danego projektu. Fokus nie jest kolejnym narzędziem do analityki, bo my się tak nie pozycjonujemy. My nie chcemy być narzędziem dla analityki, my chcemy być narzędziem, które pomaga zobaczyć, co się dzieje z Waszym biznesem, czy z Waszą stroną, czy z waszą, e, z waszą ideą, którą rozwijacie w internecie. Nieważne, jaka jest wielkość jego, bo skala w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. To są tylko liczby, które na wykresach są i tak relatywne, więc co za różnica, jaka jest skala. E, teraz Wam pokażę taką naszą wersję alfa narzędzia, tylko muszę do tego usiąść. To jest dashboard e, Fokusa. Tutaj możemy sobie wybrać zakres dat, jaki nas interesuje, czy ostatnie 7 dni, czy 14, czy 28, czy jakiś custom range, żeby go przeanalizować, bo na przykład załóżmy, że zatrudniliśmy nową osobę, albo zrobiliśmy jakąś kampanię i tylko ten okres nas interesuje. No ale mamy wybrany last 28 days, defaultowo. Ym, jeszcze... Yy. OK. I to jest dashboard. Mamy tutaj te trzy strefy, o których mówiłem. Jest on-site, jest monitoring, jest social media, social battle, to tak nazwaliśmy roboczo, bo jakby to jest ciągła walka przecież, nie? W socialu jest cały czas walka. I mamy tu połączone wszystkie dane. Na wykresie, możemy sobie go zwiększyć w sumie, mamy wszystkie interakcje w social media, wszystkie wzmianki monitoringu i wszystkie odwiedziny na, w on-site. To jest tak zwany wykres główny, który możemy sobie dowolnie kształtować i wybrać, jakie chcemy dane przeciągające widżeta. Jeszcze tego nie zaimplementowaliśmy, jest to w brzydki sposób na razie robione, więc nie pokażę wam, ale chodzi o to, że każda z tych stref, czy to wejdziemy głębiej sobie na dashboardzie, czy wejdziemy do on-site, głębiej do monitoringu czy social media, posiada tak zwany wykres główny, na którym możemy sobie dowolne dane umieścić i na, nich, na ich podstawie mogą być ciągane wnioski. Tutaj na przykład widzimy, że mieliśmy 5 interakcji, 19 mężczyzn i 692 dwie wizyty. Dobrze masz, Artur, nawet tutaj ci powiem. <grywa> Idziemy dalej. Tutaj mamy on-site. Mamy więcej o 6% wizyt, czyli średnio 455 na dzień. Jedna, oso jedna osoba więcej e, przybyła co do. Od ostatniego okresu, tego same, tej samej ilości. No to i trochę krócej ludzie spędzają czas, więc nie wiem, czy krótsze posty piszesz ART, czy po prostu mniej angażujące, nie wiem. Tak samo tutaj mamy monitoring i pokazuje nam te podstawowe dane i w żaden sposób nie uzurpujemy sobie prawa do bycia lepszymi od naszych partnerów. Bo wszystkie osoby, które robiły prezentację dzisiaj to są nasi partnerzy. My do nich będziemy afiliować i my będziemy mówić w odpowiednich kejsach, kiedy ktoś potrzebuje ich narzędzi. My nigdy nie wejdziemy w konkurencję z nimi, bo nie jest naszą aspiracją wchodzić głęboko w nic. My jesteśmy jak spektrum, szerokie spektrum, płytko, ale szeroko i wnioskowanie. Mamy tutaj social battle. Widzimy w ogóle ile mamy we wszystkich socialach podłączonych interakcji. Ogólnie spada nam social. Podłączyliśmy no Facea, Twittera, Instagrama, o widzę, że tutaj YouTube. Coś się stało z YouTube'em. Chyba tam nic nie ma na nim. <gry> tak czy siak, to jest, to jest widok główny. Wchodzimy sobie głębiej. Interesuje nas, co tam się dzieje w ogóle na naszej stronie, samej w sobie już. No to tutaj mamy dane z naszej strony. Widzimy, z których stron najczęściej ktoś wchodzi, jakie to są urządzenia, które są używane, jakie są trendy. Możemy zacząć hinty, co się dzieje ze stroną. To są akurat hinty dotyczące tych technicznych rzeczy, czyli że... Oj, optimize images. Widzę, że Artur ma za duże obrazki. Pewnie te, co wrzuciłeś niedawno, nie? Ale chodzi o to, że jakby... To jest akurat analiza kodu, no wybaczcie, że za dużo tych hintów nie widać tutaj teraz, ale no już trochę naprawiliśmy stronę Arta, więc... <noise> więc na tym etapie dużo się nie dzieje, akurat dzisiaj nic się nie dzieje. Jutro się może pojawić hint, że coś się za bardzo stało, bo na przykład możemy... W przyszłości też będzie bardzo niedługo, tak naprawdę będziemy mogli sami ustawiać triggery, ile procent pewnego zdarzenia nas interesuje i ma nas powiadamiać, bo przecież każdy ma inne cele, prawda? Więc to jest część on-site. Yy... Tutaj na przykład mamy źródła social media, traffic sources, czy Twitter, czy Facebook, czy Google+, czy Pinterest, to jest istotne tak naprawdę, które social generują ci ruch. Przejdźmy sobie dalej, na przykład w monitoringu, to są standardowe informacje, tu akurat, tu akurat widzę, że chyba coś mamy niepodłączone. Monitoring to nie tylko monitoring fraz, to jest też monitoring w pozycji. Bo ja uważam tak naprawdę, że to jest całkiem dobre podejście, że mamy zarówno monitoring wzmianek twojej marki, jak i monitoring fraz, na które się pozycjonujesz w jednym miejscu, bo to się łączy. To, że mamy wyższe pozycje, to powoduje, że jesteśmy bardziej znajdowani. Ludzie pisząc o nas tak naprawdę generują, że też mamy wyższe te pozycje, bo Google łączy, już mamy autor, rank, to już nie tylko muszą być po prostu keywordy, to mają anchor, tekst konkretny, taki jak to. Więc tak naprawdę pozycje w Google idealnie pasują do tego, jak ludzie mówią o nas w internecie. Czy strefa um, social media, w której mamy po prostu wszystkie nasze kanały social media? Oczywiście każdy z tych wykresów głównych może być powiększony, zmieniony i możemy wybrać, jakie chcemy mieć na nim dane. Czy chcemy tylko widzieć new fans and followers ze wszystkich sociali, bez lajków, i na przykład zobaczyć, jak nam e, konwertują na Shery, e, ci nowi fani i followersi. Czyli widzimy, że generalnie że biorąc ci, którzy przybyli tutaj. Trochę szerów wygenerowali, i ci też. Czyli możemy zobaczyć, którzy nowi fani i w których momentach, jakich kampanii są bardziej skorzy na przykład szerować. To jest jakiś jeden wniosek, który z tego płynie. Oczywiście ich hint automatyczny może to powiedzieć, ale nie musi. My też mamy głowę i możemy sobie sami tworzyć nowe wykresy i ich połączenia. Mamy tu informacje z Face'a, z Twittera, widzimy ogólnie jak wygląda nasz rozkład fanów, followersów na Twitterze, jak wyglądają mentions, retweets, wszystkie zmienne jakie możemy wyciągnąć z social media. Czy demografia z Facebooka, czy Instagram, o tutaj widzę, że tak dość stabilnie, stabilny wzrost. Nie jest to w ogóle trudne, można sobie dodać więcej stron, skonfigurować tą, która jest, prosty wizard, dodajemy sobie sajta, sejwujemy go, przechodzimy, do integracji z Google Analytics dodajemy, integrujemy dalej Webmaster Tools, Facebooka. Będziemy po prostu coraz więcej tych rzeczy dodawać i będzie można coraz więcej ich zintegrować, bo naszym jest celem to, żeby można było wszystko podłączyć i żeby wszystko mogło być monitorowane. Też nie chcemy się tylko ograniczyć tak naprawdę do Google, bo powiedzmy sobie szczerze: no, w przyszłości możemy wyjść do Chin, możemy wyjść do, e, możemy wyjść do Rosji. Baidu, Yandex no, to też są wszystko, tak naprawdę kanały, z których możemy pobierać z Analyticsów dane. To też jest, są Podobne y, sfery, to może, które możemy przetransponować. Czyli, teraz wracam do prezentacji. I teraz ostatnia idea. Ogólnie rzecz biorąc, partnerzy to jest ta ostatnia część fokusa. Czyli po tych hintach, po tych danych, po tym wszystkim, my sugerujemy, do kogo ktoś może pójść. I taka prawda, że y, każdy z nasz, na, naszych partnerów, no załóżmy, że to jest y, firma Blurank, jeden z naszych pas, y, partnerów, on może używać Swojej wiedzy dostarczając je swoim klientom podłączonym do naszego narzędzia, a ta wiedza tam zostaje. I potem ci ludzie mogą zdobywać klientów innych, ponieważ dają nas, nam swoją wiedzę. Więc to jest nasza lista obecna partnerów, których zdobyliśmy, i szukamy nowych. A jakie są warunki, żeby być naszym partnerem? No my ich nie stawiamy. My chcemy po prostu żyć w dobrej, dobrej komitywy z naszymi partnerami, bo my dajemy sobie wzajemnie wartość. Jak zostać naszym partnerem, wystarczy być dobrą firmą w swojej branży i Dzięki temu uzyska się wartościowy ruch targetowany na konkretne potrzeby, bo to są konkretne triggery i porady, które, które dajemy. Więc zapraszamy do kontaktu i dziękuję Wam bardzo. Ja oraz Artur.